trzeciej lidze piłkarskiej. Swe pojedynki wygrały drużyny ze stolicy Podkarpacia. Stal pokonała w Trzebini MKS 3-0, a Resowia po zaciętym meczu uporała się z JKS-em Jarosław, zwyciężając 2-1. Jarosławianie mają pecha do drużyn z Rzeszowa. W poprzedniej rundzie przegrali wysoko ze Stalą, teraz nie dali rady Resowi. Gospodarze prowadzili od 22 minuty. Gola strzałem głową zdobył Sebastian Dziedzic. Ale niedługo potem JKS wyrównał. Kontrę sfinalizował Kamil Ap. 17 minut przed końcem po mocnym strzale Dawida Pałysa-Rydzika piłka odbiła się od słupka i od nóg zdezorientowanego bramkarza gości. I ten gol zdecydował o zwycięstwie Resowi 2-1. Sytuacja w tabeli, jeżeli chodzi o rozgrywanie pierwszego miejsca w jakimś tam stopniu, nas ominęła. Na chwilę obecną to dalej wygrywamy, dalej pokazujemy, że chcemy godnie reprezentować barwy klubu. Na 3 rundy przed końcem liderem jest Garbarnia. Stal Rzeszów po zwycięstwie w Trzebini traci do Krakowian 6 punktów.